Myślę, że będzie relatywnie więcej pieniędzy dla przedsiębiorców, relatywnie więcej na innowacyjność, na coś, co po angielsku nazywa się circular economy, co jest tłumaczone jako ekonomia obiegu zamkniętego, czyli rzeczy, które pomagają nam zwalczyć zmiany klimatyczne, czy produkować wyroby, które są bezodpadowe, czyli lepiej wykorzystywać surowce. A w ogóle chodzi o to, żeby Europa zachowała swoją konkurencyjność wobec bezwzględnych konkurentów na świecie. Chcę, żebyśmy troszkę odwrócili tę dyskusję też czasami, jeżeli jest możliwość, żeby ten pierwszy głos o strategii, o marzeniach, o nowych pomysłach właśnie wypłynął z województwa opolskiego. Dlatego, że to my będziemy w tym województwie żyć. To my mamy sobie, no może i nie sobie, ale też i naszym dzieciom, urządzić tutaj po prostu życie. To jest strategia. Urządzić sobie wygodne, dobre życie. Programowanie strategiczne to jest programowanie na co najmniej 10 lat do przodu, a z reguły więcej. W związku z tym 12 lat to jest właściwie programowanie rozwoju na najbliższą przyszłość. I wiele rzeczy, które mogą się zdarzyć, no trzeba już w tej chwili o nich myśleć, dlatego że podejście do nich za kilka lat będzie podejściem spóźnionym. To będzie czas, kiedy decyzje najważniejsze już zapadły i nie ma możliwości włączenia się w te pomysły.